Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek, 7 tygodnia Wielkanocnego. Dzisiaj też 13 maja można wspomnieć Matkę Bożą Fatimską, można wspomnieć objawienia w Fatimie. No, takie dosyć ważne współczesne objawienia, mimo że już minęło ponad 100 lat, od kiedy tak chyba 110 lat, jeśli dobrze liczę, nie, tak dobrze, nie, niedobrze liczę. 2024 rok to jest 100 lat i 7, tak, 107 lat, bo to był 1917 rok, więc bardzo ciekawe objawienia fatimskie, to co mi się kojarzy z tymi objawieniami, bo to widzicie, różne są interpretacje tych objawień, różne rzeczy się z tych objawień wyciąga i w ogóle i tak dalej, a to co jest ważne dla mnie w tych objawieniach, dla mnie osobiście, a nie mówię, że to jest obiektywnie najważniejsze, no to co do mnie tak przemawia mocno, to właśnie to wezwanie Matki Bożej do nawrócenia, do modlitwy, prawda, do pokuty, do przygnięcia do jej niepokalanego serca, co ma właśnie zaskutkować takim większym zwróceniem się nas ku Bogu, takim daniem szansy Bogu, żeby doprowadził nas do większego pojednania z Nim. Właśnie, bo to wszystko chodzi o to, żebyśmy my dali się pojednać z Bogiem, dali się nawrócić na boski punkt widzenia, dali się poprowadzić drogami, które widzi Bóg, a nie uparcie się trzymali naszych dróg. No i że właśnie Matka Boża, no, przestrzegała tam te wszystkie takie katastroficzne wizje, o czym one mówią, że jeżeli dalej się będziemy kurczowo trzymać naszych dróg, to będzie bardzo kiepsko, że Bóg sobie ostatecznie poradzi. To nie jest tak, że Bóg przegra, że Bóg sobie ostatecznie poradzi, tylko że droga, na której sobie poradzi, no, będzie bardzo tragiczna, jeżeli będziemy uparcie po swojemu. Właśnie, więc w tym wszystkim ciągle chodzi o nawrócenie. Nawrócenie, do którego jest potrzebna modlitwa i pokuta, tak? Tylko trzeba zrozumieć, modlitwa nie w tym sensie, że Boga trzeba przekonać, żeby wycofał nieszczęścia, które zaplanował, bo właśnie jest dokładnie odwrotnie. Bóg właśnie nie planuje nieszczęść i chce nam ich oszczędzić. To my się kurczowo, trzymając naszych racji, doprowadzamy do tego, co się dzieje. I właśnie rzecz z modlitwą polega dokładnie na to, żeby na tym, żeby dać Bogu okazję do tego, żeby właśnie wyciągnął mnie z moich jakichś racji i nawrócił na Jego punkt widzenia, że to Bóg przekonał mnie, żebym zaczął myśleć tak jak On. No i do tego często bywa potrzebna pokuta, czyli właśnie zdolność dopuszczenia czegoś, do zostawienia czegoś, do zostawienia czegoś. I to po pierwsze wewnętrznie, do zostawienia czegoś wewnętrznie, co ciągle mnie trzyma, co nie pozwala mi się zgodzić z boskim punktem widzenia. A to zobaczcie, dokonuje się codziennie, prawda? Codziennie, wiele razy dziennie. Są sytuacje, no, spotykają nas rzeczy, no, które z naszego punktu widzenia nie powinny się wydarzyć, czy inaczej powinny się wydarzać. No i wchodzimy w jakiś konflikt z Bogiem i w ogóle. No i tutaj już właściwie jesteśmy gotowi, żeby pójść do dzisiejszej Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia to jest końcówka 16 rozdziału świętego Jana, Jan 16:29-33. To jest jakby koniec wypowiedzi Jezusa do uczniów, bo 17 rozdział Jana, który się niebawem rozpocznie, to już jest wielka modlitwa Jezusa do Ojca, wielka rozmowa Jezusa z Ojcem, rozmowa, do której my mamy dostęp i możemy, że tak powiem, się żywcem przekonać, o czym Syn rozmawia z Ojcem. No a tymczasem właśnie ta końcówka Jana 16:29-33. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie, nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi, ja zwyciężyłem świat.
Właśnie, więc uczniowie no, są troszeczkę jakby tacy no, zachwyceni, nie wiem, bo, no, tak ja to odbieram, prawda, tym, co słyszą od Jezusa. Bo wiecie, kiedy Jezus nauczał w przypowieściach, to uczniowie wiele razy czuli się pogubieni, wiele razy nie rozumieli tego, co Jezus mówił. No tam czasami między sobą dyskutowali, Jezus nieraz zauważał, że dyskutują między sobą i brał ich i tłumaczył. Czasami wprost pytali Jezusa, o co Jezusowi chodzi, no ale tym razem no, poczuli się jakoś tak, nie wiem, swojsko, jakby do nich dotarło to, co Jezus mówi, jakby zrozumieli, jakby dotarło, jakby tak się poczuli właśnie, że no, wreszcie pojęliśmy, wreszcie zrozumieliśmy i teraz wreszcie wiemy, no jesteśmy, no to takie zadowolenie nas ogarnia i zobaczcie, że rzeczywiście tak z nami jest, jak człowiek, coś do człowieka dotrze, jakoś tak głęboko jakieś klapki pozaskakują, prawda, no to człowiek ma taką no, dosyć dużą satysfakcję, że zobaczyłem, no wreszcie zrozumiałem, no dotarło do mnie, nie? Człowiek ma taką głęboką satysfakcję. No i oni wypowiadają takie słowo, które troszeczkę zwraca moją uwagę, czy nawet nie troszeczkę, tylko rzuca mi się w oczy. Oni mówią tak, że nie potrzeba, by cię kto pytał, dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Nie potrzeba, żeby cię kto pytał. To jest takie greckie słowo erotao. Erotao. I ono może znaczy, oznaczać pytanie, ale bardziej znaczy prośbę. I to erotao to tak oznacza taką prośbę o coś, co jest przysługą, prawda? O coś, co jest przysługą, prawda? Że no ja chciałbym, żebyś ty mi uczynił jakąś przysługę, w sumie nie należy mi się to, o co chcę prosić i wiem, że proszę ciebie, żebyś uczynił dla mnie coś, co byłoby przysługą, prawda, i to jest właśnie erotao, nie? Taką czynność wyraża erotao, nie? I teraz zobaczcie, tak mi się kojarzy, bo nieraz grozi nam takie właśnie wpadnięcie w błąd, nie? Że damy się przekonać o miłości Boga, że Bóg mnie kocha, Bóg wie, czego mi trzeba, rozumie mnie i w ogóle i tak dalej. No i to jest niepotrzebne, żeby Boga prosić, bo przecież mnie kocha, chce się o mnie troszczyć, to się zatroszczy, to zrobi to, co trzeba i w ogóle. I na dłuższą metę, tak jak Jezus przestrzega uczniów, no to okazuje się, że to nie działa. Właśnie takie niepytanie Boga, nieproszenie Boga, takie zdanie się, że tak powiem, na łaskę Boga, na to, że właśnie tak Pan Bóg będzie mnie niósł, ja się dam nieść i niech robi ze mną, co chce, bo przecież mnie kocha i wszystko wie i zrobi, co trzeba, to zawsze prowadzi do konfliktu z Bogiem, zawsze. Dlaczego zawsze prowadzi do konfliktu z Bogiem? Właśnie o tym mówi Jezus, nie? Że mówi, teraz wierzycie, mówi, teraz wam się zdaje, że wierzycie. Mówi, a za chwilę wszyscy się rozproszycie. No właśnie dlatego, że my jesteśmy mimo wszystko obciążeni grzechem pierworodnym. Dopóki żyjemy w tym świecie, jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym i ta rana grzechu pierworodnego będzie się w nas przejawiać. Prędzej czy później będzie się odzywać. I na przykład ta rana grzechu pierworodnego na tym polega, że my prędzej czy później wpadamy w jakąś naszą wizję dobra. W jakąś naszą wizję dobra, która nie jest wizją Boga. I wtedy dochodzi do konfliktu Boga, bo Bóg oczywiście robi to, co dobre dla nas. To, co On uważa za dobre, a im bardziej my wpadamy w naszą wizję Boga, tym bardziej się rozmijamy z boską wizją dobra i zaczyna być konflikt, nie? Bo Bóg robi nie to, co byśmy się spodziewali. Właśnie, no i efekt jest na przykład taki, że uciekamy, że się boimy, że się rozpraszamy, że zaczynamy się szarpać albo wpadamy w jakąś rozpacz, ciemność, no różne rzeczy się dzieją. Zauważcie, że początkiem tych różnych rzeczy, tych różnych naszych wewnętrznych trudności, to jest właśnie rozwinięcie się z Bogiem w kwestii dobra. Rozwinięcie się z Bogiem w kwestii dobra, że to właśnie trzeba się temu przyjrzeć, że jeżeli ja jestem w jakiejś wewnętrznej trudności, zniechęceniu, rozpaczy, rozdrażnieniu, jakimś takim napędzie, nie wiem, no trzeba właśnie na to bardzo uważać, na rozwinięcie się z Bogiem w kwestii dobra. Właśnie, i żeby się nie rozmijać z Bogiem w kwestii dobra, to właśnie okazuje się, że trzeba Boga pytać, trzeba Boga prosić. Trzeba Boga pytać, trzeba Boga prosić, to pokornie prosić, właśnie prosić w sensie rotao, prosić właśnie rozumiejąc, że to jest wielka łaska, że to nie jest coś, co mi się należy, prosić, żeby Pan Bóg przemieniał moje wnętrze ciągle na nowo, tak żebym był w zgodzie z Nim.
Nie prosić o to, żeby Pan Bóg mi potwierdzał to, co mi się wydaje. Nie prosić o to, żeby Pan Bóg robił to, co ja chcę. Że jasne, że masz prawo i należy mówić Bogu o tym, co my chcemy, co sobie wyobrażamy, czego pragniemy, co czujemy i tak dalej. Ale ostatecznie na końcu właśnie warto prosić o to, żeby Pan Bóg doprowadzał do tego, żeby moje wnętrze było w synchronizacji, w symfonii, w jedności z Jego wnętrzem. I tutaj właśnie patrzę na Jezusa. Że widzicie, my nieraz właśnie wpadamy w taki błąd, że właśnie że my nie potrzebujemy przychodzić do Pana Boga, nie potrzebujemy mówić, o co nam chodzi i tak dalej. Zobaczcie, jak często Jezus spędzał czas na modlitwie. Jezus ciągle właśnie wracał do tej wewnętrznej jedności z Ojcem i to mu pozwoliło zwyciężyć świat. To, co Jezus mówi na końcu dzisiejszej Ewangelii, że Jezus zwyciężył świat. Co to znaczy zwyciężył świat? Że w żadnym punkcie, w żadnym szczególe nie uległ wpływowi świata. W żadnym punkcie, w żadnym szczególe nie dał się oderwać wewnętrznie od Ojca. Cokolwiek się działo, Jezus pozostał w wewnętrznej jedności z Ojcem. Jezus o to się cierpliwie modlił i szczytem tych modlitw Jezusa, o których mówi Ewangelia, zobaczcie, że Ewangelie bardzo często mówią o tym, że kiedy zapadała ciemność, to Jezus szedł oddzielnie, osobno i modlił się tak długo, aż cały dzień, aż wróciła światłość. Że ja nie neguję, że to są jakieś dane astronomiczne, natomiast warto to czytać też duchowo, że wygląda na to, że Jezus na płaszczyźnie ludzkiej potrafił być w ciemnościach po całym dniu spotkań z ludźmi, którzy niekoniecznie byli mu życzliwi. I wtedy trwał na modlitwie, cierpliwie trwał na modlitwie do Ojca, tak długo, aż wróciło mu wewnętrzne światło, aż wrócił do wewnętrznej jedności z Ojcem. I to była pierwsza troska Jezusa, żeby zachować tą wewnętrzną jedność z Ojcem. To się wydarzyło na pustyni, to się działo podczas modlitwy Jezusa, to się działo w ogrodzie oliwnym, żeby zachować wewnętrzną jedność z Ojcem, żeby myśleć tak jak Ojciec, czuć tak jak Ojciec, pragnąć tego, co Ojciec, widzieć tak jak Ojciec i tak dalej, i tak dalej. Wewnętrzna jedność z Ojcem, to jest siła Jezusa, to jest Jego zwycięstwo nad światem. Jezus o to się modlił regularnie, cierpliwie, wytrwale, ciągle i ciągle od nowa, prawda? Jezus o to się modlił. A nam się zdaje, że jak raz coś uchwyciliśmy, to już super, to już będzie działać. No tu się kłania przypowieść o pannach mądrych i głupich. Okazuje się, że właśnie Jezus doskonale wiedział, z kim ma do czynienia. Doskonale wiedział, z kim ma do czynienia i doskonale wiedział, że będziemy ulegać euforii, a potem będziemy padać, prawda, w proch. I że właśnie dlatego jest z nami, żebyśmy mieli do kogo przychodzić i prosić o to, żeby Jezus nam ciągle na nowo przywracał tą naszą wewnętrzną jedność z Nim. I to tym bardziej przychodzić, bo im większy jest zewnętrzny ucisk. Im większy jest zewnętrzny ucisk, im bardziej widzimy, że tracimy spojrzenie Jezusa, że nie rozumiemy tego, co się z nami dzieje i tak dalej, tym bardziej potrzebujemy przychodzić do Jezusa i prosić, żeby On nam przywracał wewnętrzną jedność z Nim. A wewnętrzna jedność z Nim to jest wewnętrzna jedność z Ojcem. Bo Jezus jest zawsze wewnętrzna jedność z Ojcem. I ta wewnętrzna jedność z Nim daje nam Jego spojrzenie, daje nam Jego myślenie, daje nam Jego pragnienia, daje nam Jego punkt widzenia, daje nam głębokie porozumienie z Nim, głębokie porozumienie z tym, co Ojciec z nami robi. Głęboką zgodę na to, co Ojciec z nami robi, taką nawet nie zgodę, ale wręcz pragnienie, że ja pragnę dla siebie tego, czego pragnie dla mnie Bóg. Pragnę po pierwsze dla siebie tego, czego pragnie dla mnie Bóg. I wtedy widzę drogę, którą Bóg chce mnie prowadzić, wtedy, prawda, widzę wyjścia, które Bóg mi proponuje i tak dalej, i tak dalej. Że Bogu przede wszystkim po pierwsze chodzi o mnie, o moje wnętrze, o to, żebym ja był w synchronizacji z Nim. I właśnie to trzeba zrozumieć, że nie da się tej synchronizacji wewnętrznej z Bogiem, tej wewnętrznej jedności z Jezusem zdobyć raz na zawsze. Bo jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym aż do śmierci i aż do ostatniego tchu będziemy narażeni na wypadanie z tej jedności. Dlatego potrzebujemy uparcie wracać. I właśnie to zwycięstwo Jezusa nad światem to też polega na tym, że właśnie na czym polega ta odwaga. Tutaj Jezus mówi takie tarseo, takie greckie słowo tarseo mówi właśnie o takim umocnieniu od wewnątrz. O takim umocnieniu od wewnątrz. Nie takim umocnieniu, że doświadczam ucisku, lecę do Jezusa i ucisk znika.
że Jezus po pierwsze chce mnie wzmacniać od wewnątrz, właśnie tą jednością ze sobą, od wewnątrz, udzielać mi swojego ducha, prawda? A duch mi da swoje dary, duch mi da swoje owoce, prawda? I będę potrafił przejść na przykład przez jakiś ucisk, tak jak Jezus przeszedł przez wszystko. Zobaczcie, ogród oliwny nie zaskutkował tym, że krzyż zniknął, że męka zniknęła, że nie przyszedł nikt aresztować Jezusa, tylko że Jezus był w stanie przez to wszystko przejść odważnie, panując nad sytuacją do końca. Umocnienie od wewnątrz. I teraz to zwycięstwo Jezusa nad światem oznacza też, że ja się nie muszę bać, że właśnie stracę tą jedność z Jezusem wewnętrzną, bo mam do kogo wracać, bo Jezus nigdy mnie nie odrzuci. Bo Jezus nie rozumuje tak, jak rozumie ten świat. Właśnie tu mam pewność. Tu mam pewność, że kiedy przychodzę do Jezusa i przyznaję się, że straciłem jedność z Nim, że jestem pogubiony, że jestem w lęku, w zniechęceniu, w nerwach, że uległem jakiejś niezdrowej euforii, dałem się zagonić i teraz wracam do Jezusa, to nie doświadczę tego, co bym doświadczył w relacji z tym światem, jakiegoś potępienia, wyśmiania, nie wiadomo czego. Bo Jezus jest inny niż świat i nie dał się zarazić tym światem. Właśnie dlatego Jezus wiąże to doświadczenie wewnętrznego umocnienia z Jego zwycięstwem nad światem. Że mówi, ja nie funkcjonuję tak jak świat i nie dałem się zarazić myśleniem tego świata w żadnym punkcie, w żadnym szczególe. Więc nie bójcie się, że jak przyjdziecie do mnie szukać umocnienia, to spotkacie się z tym, z czym spotykacie się w świecie. Z wyśmianiem, z potępieniem i z innymi takimi rzeczami. Ja chcę wam tą jedność bez przerwy na nowo przywracać. I właśnie widzicie, właśnie tu jest nasza radość, tu jest nasza odwaga. Właśnie, że nawet jeśli ja przez pomyłkę dam się zwieść, ze słabości gdzieś upadnę, gdzieś wypadnę z tej jedności z Jezusem, to zawsze, żeby nie wiem, co się wydarzyło, zawsze mogę wrócić i zawsze mogę prosić. Jezus zawsze na tą prośbę odpowie, żeby mi tą wewnętrzną jedność z Nim przywrócić, przywrócić mi Jego ducha. Przywrócić mi Jego ducha, bo On chce to robić. I On nigdy nie przestanie chcieć, bo On nie jest taki jak ten świat. Jego miłość nie jest na sprzedaż. Jego miłość nie jest na sprzedaż. Jego miłość jest darem i On nigdy z tego daru się nie wycofuje. Właśnie widzicie, więc my potrzebujemy ciągłej, regularnej modlitwy, regularnego pytania i proszenia Pana, ciągłego powracania i wchodzenia w coraz głębszą jedność z Nim, właśnie w to coraz głębsze wewnętrzne porozumienie z Nim. Nie w sensie przekonywania Jezusa, nie w sensie szukania potwierdzenia swoich wymysłów, tylko właśnie, że to Jezus doprowadzał moje serce do jedności z Jego sercem. Do jedności z Jego sercem. Właśnie, tutaj no, przychodzi też konieczność, że tak powiem, to co mówiłem we wstępie pokuty, bo nieraz właśnie ta potrzeba no, doprowadzenia do mojej wewnętrznej jedności z Jezusem wiąże się z tym, że najpierw trzeba się zmierzyć ze sobą, zmierzyć się z tym, co mnie odciąga od Jezusa, odrywa od Jezusa, odróżnia od Jezusa właśnie. I to wystawić na spojrzenie Jezusa, z tym przyjść do Jezusa, żeby Jezus to przemienił we mnie. Właśnie, więc no, nie da się wejść w wewnętrzną jedność z Jezusem bez zmierzenia się ze sobą. Zobaczcie, że Jezus, dzisiejsza Ewangelia, co prawda jest taka zachęcająca, zawiera taki element, żeby jednak uczniowie stanęli wobec siebie w prawdzie, wobec siebie samych w prawdzie, nie? Że rozproszycie się wszyscy. Nie? Teraz mówicie, że wierzycie, ale wszyscy się rozproszycie. Zostawicie mnie samego, ale ja nigdy nie jestem sam, bo ze mną jest ten, który mnie posłał. Nie? Czy ta jedność Ojca i Syna, jedność Jezusa z Ojcem. Że widzicie, zawsze jest ten element zmierzenia się ze sobą, uznania prawdy o sobie, bo inaczej to nie zadziała. Właśnie to jest pokorne przychodzenie do Pana, to jest właśnie erotao. Ta pokorna prośba, pokorna rozmowa z Panem, to nie jest jakaś straszna czołobitność, tylko to jest stanięcie w prawdzie przed Panem, to jest przyjście w prawdzie, że ja jestem właśnie tak, jestem słaby, ja Ciebie, Panie, potrzebuję. To nie jest tak, że Ty, Panie, potrzebujesz mnie, to ja potrzebuję Ciebie. I właśnie pokora płynące stąd posłuszeństwo, właśnie miłosne posłuszeństwo,
jest sprawdzianem właśnie wszystkiego, nie? Sprawdzianem wszystkiego. Tak, także warto właśnie uznać prawdę, prawdę o tym, że ja potrzebuję Pana, ja potrzebuję ciągle wracać do pokornej modlitwy, modlitwy, na której przyznaję się do prawdy i proszę Pana, żeby to On mnie trzymał w jedności z Nim, bo ja w tej jedności wytrwać nie potrafię. Bez Jego łaski nie potrafię, bez Niego nic nie potrafię uczynić. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.